Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Witam was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku CSGO Skinsa. No wczoraj oddało konkretnie, więc budżet też jest konkretny. No i zaczynamy sobie z bitewką na skrzynkę z rękawicami i z kosami. Więc zobaczymy, jak nam pójdzie w tej pierwszej bitwie na dzisiejszym filmie. No taka tutaj trochę rozgrzewkowa, ja prosty chłopak jestem, widzę fajną bitwę, no to dołączam, tak? 1300 zł, 800 tutaj jego, więc 2135 zł udało nam się wygrać. Witam bardzo serdecznie. Oczywiście zapraszam cię do wzięcia udziału w konkursie. Jak chcesz wygrać, sub dzwonem, łapa w górę pod filmem, komentarzyk oczywiście napisz, dołącz na Discorda, no i oczywiście komentarzyk napisz, powiedziałem? Chyba powiedziałem. A jak powiedziałem, no to oczywiście użyj jeszcze kodu CROXY CSGO Skinsie. Jak oczywiście są pełnoletnie, jesteś, wystarczy, że klikniesz sobie magiczny zielony plusik i wpiszesz kodzik CROXY przez 2x, który daje ci oczywiście 10% więcej. Do każdej wpłaty mamy tutaj Black Pearl w pierwszej skrzyni, 10 koła, fantastycznie. Kodzik, no tak, o kurwa, to jest szafir, którego wczoraj trafiliśmy, ale no dzisiaj niestety tutaj Emily, no mam nadzieję, że Emily tutaj no tej bitwy z nami nie wygra, bo będzie mi bardzo smutno, ale dobrze, że ten chociaż Black Pearl nam poleciał, bo okej, M9, no może nas tu uratować, 5 koła, okej, fajnie. Kodzik CROXY, oczywiście 10% więcej, skrzynka Star za free, tak? To chciałem powiedzieć, no ale Emily trafia M9, no i to jest strata 12 koła, żeby to wygrać, no tu bym musiał albo jakiś szafir, albo właśnie jakiś talon tutaj, czy co? Odwrotnie, że M9 jakaś ruby, albo talon szafir, tak? 51 koła, no na tyle Emily nas tu oskamowała, no bardzo głupia decyzja, tak? Tu widzimy ewidentnie z kategorii tych odklejonych, ale no trzeba teraz zrobić coś, żeby tutaj oczywiście do tego wrócić, a ja chcę wrócić do takich bitew, które... No tak już z góry są, znaczy do bitew, do odcinków, które z góry są już tak, no że nie spisane na straty, no ale utrudnione jest, że tak powiem, wyjście na plus z takich odcinków, no to czasem trzeba po prostu zaryzykować, jak tak już się nic do stracenia nie ma, ale oczywiście pamiętaj, że trzeba to sobie wykalkulować i żeby kręcić odpowiedzialnie, tak? Bo oczywiście, no odpowiedzialne kręcenie skrzynką to jest rzecz najważniejsza, tak? Ważne, żeby bawić się oczywiście odpowiedzialnie. Leci kolejna skrzynia, procentowa na oczywiście nasze tutaj ruby, no przypomnę tylko, że kosztuje na taka 1700 zł, a tutaj, no póki co na 4 skrzynki, no w sumie łącznie 8 tutaj, nie poleciała ani jedna M9, więc bardzo mi z tego powodu przykro, bo już zostało nam tylko 10 koła, mieliśmy 40, więc no ewidentnie to nie tak miało się potoczyć. Jest! Patrz w ostatniej skrzyni, stary! Ostatnia skrzynia! Ostatnia! 54 koła, dziękuję serdecznie! 65 koła, no mieliśmy wczoraj ponad 70, więc no jakiś tutaj road tu 100 tysięcy, no jest to do zrobienia, tak? Ale naprawdę, no ta skrzynia nas teraz uratowała mocno i no naprawdę jestem bardzo tutaj wdzięczny, panie CSGO Skin, że zostałem tutaj uratowany, tak? 15 koła, taka bitwa, jest to skrzynia oczywiście ulepszona wersja z rękawicami, również tutaj zwykła skrzynia z kosami. Odpuszczamy póki co te ulepszone kosy Supreme i zrobimy coś takiego na 15 koła, bitwa na 4 osoby. Zobaczymy, jak nam tutaj pójdzie taka skrzynka ulepszona 1500, no tu są Pandora's Boxy do trafienia, czyli te rękawiczki, które tak bardzo bym chciał trafić i mam nadzieję, że któregoś pięknego dnia, no tak wiesz, wstanę i tak dobrze zakręcę skrzynką, że te glowsy trafię, nie? Ojejku! Ojejku! Co to za rękawice jakie za 3300 zł? Wow! No ja jestem teraz w szoku takim delikatnym, że te rękawice takie, no niepozorne się wydają, nie? Takie no, kurczę, nie wiem, może grze wyglądają spoko, ale jak tak patrzę, no to ja bym trzech kafli za nie nie dał, no ale co niby, no nie no, no co z tego, że to minimal wear, stary? Kurczę, no nie dałbym. Chyba bym nie dał, tak mi się wydaje. No musiałbym zobaczyć, jak w grze wyglądają. Oj, te Amphibious to są tak piękne rękawice. I zobacz, i mamy już stratę niestety. 4 złote w tym momencie straty. I skrzynki teraz lecą z kosami. I to one zadecydują, kto tą bitwę wygra. No tutaj dwóch tak naprawdę kandydatów jest głównych, tak? Emily i oczywiście tutaj ja. No ten talon 1500 bardzo nam pomaga tutaj oddalić się od Emily, ale no właśnie, tutaj freehand bajonet. 1500 on tylko kosztuje. Co ty gadasz, ty? Ej, naprawdę, taka kosa za 1500 zł to jest naprawdę śliczny jest ten nóż. Zobaczmy, i to jest chyba... Chociaż nie, czekaj, ty... Wygraliśmy czy nie? Mamy to, patrz, 35 koła! No i tak się robi pęgę, wariacie! Tak się robi pęgę! Ej, powiem wam tak, że
Jestem tak na dobrej drodze już do tego, do tych 100 tysięcy, że to jest naprawdę ewenement. Zrobię sobie bitwę na ulepszone skrzynki Luxurious, do tego wrzucimy sobie tutaj trochę skrzyniek Hydra procentowych. Nabijmy do tych 10 koła, zróbmy taką bitwę na 4 osoby. A przed tym, jak wystartuję tą bitwę, to jeszcze ci pokażę, że ostatnio naprawdę bardzo dużo wam skinów załadowałem. Dla osób, które oczywiście z kodem Croxy wpłacają, to macie tutaj bardzo dużo skinów. No jak płacicie 3 dyszki, to tak naprawdę macie szansę każdego z tych skinów wygrać. Działa to na tej zasadzie, że jak najmniej to wpłacić sobie te 3 dyszki, no to bierzecie udział w każdym konkursie. I jak wygracie, to dostajecie instant powiadomienie właśnie z takim prezentem, że wygraliście. Jeżeli nie dostajecie, no to nie udało wam się niestety wygrać. No, możecie zobaczyć, że tutaj dopiero 10 osób bierze udział i oczywiście działa to na tej zasadzie, że im więcej dokonacie wpłaty, no to ta szansa oczywiście jest większa. Więc zapraszam oczywiście do skorzystania i wygrywajcie tutaj skinki, które oczywiście wam rzucam. Jak się skończą te giveawaye, to wrzucę coś jeszcze, bo tam ograniczona ilość jest. Tam 8 na 10 mam zrobionych, więc jak się skończą i te skiny zostaną wylosowane, to coś wam tam jeszcze fajnego dorzucę. No zaczynamy! Przeciętnie 1900 zł tutaj Alex trafia rękawiczki i znowu je trafia. I to są te same, tylko że lepszy stan tym razem i 2300 zł. No też się kosztuje 800, więc będzie bardzo ciężko do tego wrócić. No chyba, że to jakaś hydra dla wuja spadnie, no to wtedy okej, wtedy jest to do zrobienia. No ale asimówka, zobacz, to jest 700 zł. No asimówka to jest taki klasyczny skin. Taki, no jak myślisz sobie Counter Strike'u, myślisz o skinach, no to masz pewnie przed sobą albo jakiś Redline'a Kałacha, albo właśnie jakiś asimowacz. No właśnie, ja to przynajmniej tak w głowie mam, nie? No tutaj Underdog, no jak złoto stary by wleciał, bo no póki co mamy najmniej 1700 zł. No ale przed nami jeszcze 9 skrzynek z Hydrą, gdzie no wszystko może się w jednej skrzynce zmienić i podejrzewam, że się zmieni wszystko, jeżeli poleci ta Hydra pierwsza. Jeżeli, no powiem tak, jeżeli nie trafi tej Hydry Alex, no to osoba, która ją trafi, no to z bomby tak naprawdę na pierwsze miejsce wskakuje, tak mi się wydaje, no chyba tak, no. Więc 700 na koncie Alexa, potem dopiero Botisa. O i właśnie o tym mówię i to jest właśnie to. 9900, no ja bym tutaj musiał jakąś filtestet albo minimalware strzelić, żeby to wygrać. No ale patrz, jak Alex tutaj, no on chyba nie chce tego oddać. No on definitywnie tutaj nie chce tego oddać. 11 koła na jego koncie. No cóż, no nie wszystko można wygrywać, tak? Trzeba to sobie powiedzieć i trzeba mieć to oczywiście na... no z tyłu głowy po prostu, nie? Że o, no i samo też te chyba nie chce jednak oddawać tego. No się dorobili, chłopaki moim kosztem, tak? Ostatnia skrzynia, Hydry nie ma, ale tylko jedna Hydra, dwa karambity z lotery, no ale zaraz to wystarczyło i 30 koła tutaj na koncie i samo, no przykro mi z tego powodu, ale ja tutaj sobie machnę jeszcze ostatnią bitewkę na dzisiejszym filmie na ulepszone skrzyneczki Gemstone za powiedzmy, no jak szaleć to szaleć, tak? Na 4 osoby, weźmy teraz Underdoga, no i zobaczmy, bitwa za 30 tysięcy, ja już chyba mogę się z wami żegnać, dziękuję oczywiście za oglądanie, bierzcie udział w tych konkursach na Discordzie, no bo mówię, jak będzie tam lepsza aktywność na DC-ku, no to tych po prostu konkursów będzie więcej, będą na lepsze skiny i oczywiście no konkurs na filmie też, no i oczywiście standardowo Underdog, ja trafiłem najlepszego skina, kto by się spodziewał, no i oczywiście te konkursy na CSGO skinsie dla osób wpłacających, nie? Jak wpłacacie, no to oczywiście macie szansę wygrać tam te skiny, a myślę, że jest w czym brać udział, no nie, to są ja jaki stary, Gamma Doppler Emerald 5700 to jest kolejny nóż, który no dałby mi tak naprawdę zwycięstwo, jakbym tego trybu oczywiście nie zmieniał, ale no pan prowadzący zawsze musi przekombinować coś i kończy się to potem tak jak się kończy. 4 skrzynki jeszcze przed nami, to są ulepszone wersje tych ametystów, jest Black Pearl dla Adriana. No powiem tak, no Alex ma delikatną tutaj o Jezus, patrz to! Nie! Jeżeli Michael, to jest bot Michael, tak? Jeżeli Michael w tym momencie, no dogoń nas, proszę, niech mu spadnie jakiś szafir czy coś. Jeżeli on dostanie z jakieś 7 koła, wygra... Nie! Przegraliśmy, stary, zobacz, 4 koła różnicy, to 150... Nie! Dobra, disconnectuję się, na razie, cześć pompa, elo!